Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 113 odcinek Zarychty na Solo. Po wczorajszych meczach myślę, że mamy trochę gorsze nastroje niż były, chociaż Polacy zapewnili nam taki słodko-gorzki koniec marzeń o półfinale. Słodko-gorzki z tego względu, że zagrali naprawdę niezłe spotkanie. Byli naprawdę zdyscyplinowani, walczyli, to że będą walczyli, to było wiadomo, ale zagrali naprawdę kawałek dobrej koszykówki i koniec końców przegrali dlatego, że no, jest różnica po prostu w poziomie, jaki prezentują nasi zawodnicy i Hiszpanie. No, nie chcemy oczywiście niczego odbierać naszym chłopakom, bo osiągnęli ogromny sukces, no ale tu po prostu poprzeczka była za wysoko zawieszona. Hiszpanie odrobili też bardzo dobrze lekcje, bo odcięli zupełnie od gry w ataku Mateusza Ponitkę. Kiedy tylko Mateusz próbował penetrować, pojawiały się podwojenia, czasem nawet potrojenia, przez co Mateusz oddał tylko 8 rzutów z gry, z tego co dobrze kojarzę. Próbowaliśmy w inny sposób rozgrywać nasz atak. Nieźle szło Sloterowi, solidny był Waczyński. Dużo dobrego dał wczoraj Damian Kulik. W ataku też pomógł Adam Chrycaniuk. Trochę zabrakło od paru innych graczy, tak jak na przykład od Arona Cela, ale Oleg Balcerowski. Ja wiem, że on jest młodziutki i tak dalej, ale jeżeli jedzie na mistrzostwo, no to musi coś dawać więcej niż 0 punktów wczoraj, nawet 2 spodobane osobiste. Świetnie zagrał Michał Sokołowski znowu. Natomiast no gdzieś koniec końców ta różnica klas wyszła. I tak jak chociażby wczoraj widziałem w TVP Sport po podsumowanie tego meczu, to wszyscy byli zadowoleni, że udało się zatrzymać Marka Gasola. No, może udało się zatrzymać Marka Gasola na 10 punktach i 7 asystach, ale z drugiej strony, gdy Mark Gasol wszedł na boisko w czwartej kwarcie, to mecz się skończył, bo w momencie, kiedy Gasol był szykowany do zmiany, Polacy zeszli na te 4 punkty straty, nie udało się zastawić Williego Hernan Gomeza, który trafił za 2 z faulem, po czym zszedł z boiska, no i Gasol swoją obecnością, tak naprawdę jakimiś punktami, asystami, dobrą obroną w czwartej kwarcie razem z Rickiem Rubio zamknęli to spotkanie. Niemniej jednak wydaje mi się, że Polacy na pewno mogą chodzić z głowami podniesionymi wysoko, mogą być dumni z tego, jak grali, a teraz powinni szybko się zresetować i walczyć dalej, bo faworytami dzisiejszych ćwierćfinałów są Amerykanie i Australijczycy, więc jeśli zarówno Francuzi, jak i Czesi spadną do rywalizacji o miejsca 5-8, no to mamy mały turniej o te miejsca, którego zwycięzca jedzie na Igrzyska Olimpijskie, więc jest to dla nas szansa, tym bardziej, że gdyby to byli Czesi, którzy przegrają spotkanie z Australią, to z nimi się zmierzymy i mamy taką przewagę nad nimi, że będziemy mieli o jeden dzień więcej odpoczynku, gdyż Czesi grają dzisiaj o 15, czyli równo dobę po tym, jak Polacy rozpoczęli swoje spotkanie z Hiszpanami. No ale tyle o naszym meczu, bo myślę, że jeszcze po mistrzostwach będzie jakiś podcast poświęcony tylko i wyłącznie naszej kadrze. Mam już wstępnie dogadanego jednego gościa, który będzie ze mną o tym rozmawiał, no ale to już po mistrzostwach. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na drugiej parze ćwierćfinalistów, czyli rywalizacji USA z Francją i Australii z Czechami, gdyż to będą naprawdę bardzo, bardzo ciekawe mecze. No zacznijmy od tego, który chronologicznie zacznie się wcześniej, czyli o 13 naszego czasu, czyli USA kontra Francja. Wiadomo, co jest siłą Amerykanów. Siłą Amerykanów jest dobra zbiórka, jest dobry kontratak, jest głębia składu, którą posiada mimo wszystko Greg Popovich, bo na w porównaniu ze wszystkimi innymi drużynami ta głębia składu jest ogromna, tak? Bo 8, 9, 10 zawodnik gra w NBA, każdy zawodnik gra w NBA i to jest ogromna przewaga Amerykanów. Jest szansa, że zagra w tym meczu Jason Tatum, którego skręcenie kostki okazało się nie na tyle poważne i ma przed meczem tak naprawdę zapaść decyzja, czy będzie gotowy do gry, czy też nie. Natomiast no, o sile Amerykanów i o tym, jakie są ich mocne strony, wszyscy wiemy. Więc co mogą zrobić Francuzi, żeby im zagrozić? Po pierwsze, mają też bardzo solidny i szeroki skład, bo pamiętajmy, że mają trzech doświadczonych zawodników na parkietach w NBA,
czyli Nicolasa Batuma, który naprawdę solidne mistrzostwa gra jak na razie, nie jest jakiś porywający, no ale Batum tak naprawdę łata wiele dziur, pomaga w wielu miejscach, to nie on ma być głównym motorem napędowym ataku, a nie obrony, bo od tego są inni gracze z NBA. Atak napędza im Evan Fournier, który rzuca ponad 20 punktów na mecz i liczy się w walce o tytuł Króla Strzelców, natomiast obroną dyryguje Rudy Gobert, czyli najlepszy defensor ligi NBA, który na tych mistrzostwach notuje ponad 2 bloki na mecz i tak naprawdę robi swoją robotę. Problem polega jednak na tym, że pomimo tej dobrej roboty Goberta Francuzi nie zbierają. Są jedną z najgorzej zbierających drużyn w całych mistrzostwach, a Amerykanie są najlepsi, więc tu jest ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o potencjalną poprawę Francuzów. No ale jeszcze nie na tych trzech graczach oczywiście się ta drużyna kończy, no bo jeśli wspomniałem o tym, że Francuzi mają szeroki skład, no to trzeba dodać do tego Nando De Colo chociażby, który po niezbyt udanej przygodzie w NBA z Toronto Raptors i z San Antonio Spurs wrócił do Europy i w barwach CSKA Moskwa stał się mega gwiazdą Euroligi. I na tych mistrzostwach też rzuca prawie 17 punktów na mecz. Jest Frank Ntilikina, którego znamy z New York Knicks i który w NBA sobie nie do końca dobrze radzi, natomiast tutaj, kiedy przepisy FIBA-owskie i ogólnie sposób rozgrywania meczów jest dużo bardziej spokojny, ułożony, Ntilikina wygląda dużo lepiej. I to pokazuje też, no zresztą nie ma się co dziwić, on się przecież w takiej koszykówce wychował, on nie grał w NCAA, tylko on grał w Europie i z Europy przeskoczył do NBA, stąd też właśnie taka, a nie inna sytuacja. No i Ntilikinie nie powinno być dużo łatwiej w związku z tymi innymi przepisami koszykówki fibowskiej, powinno być mu łatwiej zatrzymać Kemba Walkera, który jest głównym, najlepszym zawodnikiem reprezentacji USA. Tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszym problemem Francuzów są zbiórki. Kolejny to obrona, bo Francuzi może w tych wszystkich poprzednich meczach, nie licząc rywalizacji z Australią, jakoś sobie radzili w defensywie, natomiast Australijczykom pozwolili na zdobycie 100 punktów, czyli dali się tak naprawdę zdominować ich tempu gry, a do tego bardzo dużo faulują. Z wszystkich drużyn, które były w ćwierćfinale, mają zdecydowanie najwięcej fauli, a łatwe punkty z linii osobistych to jest coś, co może napędzać Amerykanów. Druga rzecz, która będzie napędzać Amerykanów, to oczywiście bieganie do kontry, bo oni są w tym elemencie jednymi z najlepszych w tych mistrzostwach. Więc dobra zbiórka i szybka kontra, a ewentualnie przechwyt to już w ogóle, więc tu Francuzi muszą za wszelką cenę pilnować się, żeby nie popełniać strat, nie pozwalać Amerykanom na łatwe punkty, bo jak tylko to się stanie, no to szybko będzie po meczu. Natomiast przeprowadzenie Amerykanów i zmuszenie ich do grania ataku pozycyjnym to jest coś, co może dać Francuzom szansę. Z tego względu, że Amerykanie w ataku pozycyjnym bardzo dużo rzucają za 3 punkty. Oni oddają ponad 32 próby za 3 na mecz, a trafiają tylko 32% swoich prób. Francuzi z kolei rzucają tylko 19 razy, ale trafiają aż 47% trójek, więc ta różnica jest kolosalna, bo łącznie, jak sumujemy jedną i drugą liczbę celnych rzutów, to jesteśmy na podobnym poziomie zdobywanych punktów co mecz. A Francuzi mają jeszcze ile dodatkowych posiadań do rzutów za 2 chociażby, które mogą wykorzystać. Wobec czego tu jest wielka szansa Francuzów, jeśli oni utrzymają swoją skuteczność za 3, jeśli nie będą popełniać strat i zmuszą Amerykanów do grania w ataku pozycyjnym, to mają szansę powalczyć o finał tak naprawdę. Natomiast oczywiście faworytem dla mnie są Amerykanie, nie ma tutaj w ogóle dwóch zdań ani żadnych wątpliwości. Drugi mecz, czyli ten, który nas najbardziej interesuje, czyli rywalizacja Australii z Czechami. Jak wiadomo, przegrywający będzie grał z nami w walce o miejsca 5-8. Dla obu drużyn jest to historyczna chwila, z tego względu, że żadna z nich nie grała jeszcze w półfinale Mistrzostw Świata. Dla Czechów to jest w ogóle debiut na Mistrzostwach Świata. Australijczycy byli już w ćwierćfinale tego turnieju, natomiast ten, kto wygra, ten pierwszy raz znajdzie się w półfinale, no i to jest już w tym momencie pisanie ogromnej historii zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Faworytem są oczywiście Australijczycy, którzy na tych mistrzostwach jeszcze się nie potknęli. To nie znaczy, że nie mieli słabych meczów, ani takich trudnych meczów, bo oni przede wszystkim wyszli z niełatwej grupy. Pokonali chociażby Kanadę po dosyć ciekawym meczu. W drugiej fazie pokonali też Litwę. W drugiej fazie pokonali Dominikanę i w ostatnim spotkaniu Francję 2 punktami. I
tak, te mecze były na styku. Były ostatecznie wygrane, natomiast pokazały, że Australijczyków da się ugryźć. Przez to też, że grali tak wyrównane spotkania, to ich zawodnicy mają sporo minut rozegranych. Chociażby Joe Ingles, który gra ponad 32 minuty w każdym spotkaniu, czyli naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast no, oni też mają bardzo szeroki i dobry skład, bo z jednej strony mają właśnie Ingelsa, który razem z Matthew Dellavedową prowadzą atak drużyny. Mają świetnego strzelca w osobie Patty'ego Millsa, który po tym pierwszym meczu z Kanadą później wrócił na swoją ścieżkę i rzuca już prawie 22 punkty na mecz w całym turnieju. Pod koszami z kolei rządzą Aaron Baines i Andrew Bogut, którzy zapewniają, że pod kosz łatwo drużynie rywala się nie da wjechać. No i tak jak wcześniej wspomniałem, Ingelsa, no to on jest tutaj jak dla mnie kluczem dla tej drużyny, bo on jest jej rozgrywającym, jak trzeba też jest strzelcem, jak trzeba to zbiera, broni, tak naprawdę jest wszyscy, zapewnia wszystko tej drużynie. Zresztą w jednym ze spotkań był o jedną asystę od triple-double, więc to też dużo, dużo mówi. Przecież w koszykówce europejskiej dużo inaczej, dużo trudniej jest zanotować triple-double, bo trochę inaczej są liczone statystyki. Nie ma aż takiej dużej dowolności w przyznawaniu asyst jak w NBA, więc tu tym bardziej tego typu rzeczami trzeba takie sytuacje doceniać, chociażby też dlatego, że mecz trwa o 8 minut mniej, więc jest o wiele mniej posiadań do dyspozycji drużyn. Natomiast jeśli patrzymy na ich rywali, to na pierwszy rzut oka widzimy, że Czesi mają jednego bardzo znanego zawodnika, czyli Tomasa Satorańskiego, plus kupę zawodników, którzy są zadaniowcami, którzy pomagają Satorańskiemu i spełniają po prostu swoje role w systemie trenera drużyny. I Satorański tutaj, wydaje mi się, odgrywa podobną rolę jak Ingles po stronie australijskiej, czyli jest też takim liderem na wszystkich frontach i to on prowadzi tą drużynę, on rozgrywa, jak trzeba to bierze też na siebie ciężar zdobywania punktów, więc ten pojedynek jego z Joe Inglesem powinien być ozdobą tego spotkania i wydaje mi się, że tu będzie najprzyjemniej nam oglądać, jak właśnie ci dwaj gracze ze sobą się pojedynkują. No i prawda jest też taka, że no nikt się nie spodziewał, że akurat Czesi tu będą. Po Polakach też się nikt nie spodziewał, że dojdą do ćwierćfinału. Gdzieś tam oczywiście marzyliśmy o tym, ale Czesi mieli zdecydowanie cięższą drogę, bo przypomnijmy sobie, że Czesi trafili do grupy z Turcją i ze Stanami Zjednoczonymi. I była też Japonia, ale Japonia nic nie ugrała na tych mistrzostwach, więc Czesi pokonali Japończyków. Pokonali później Turków, co było ogromną sensacją, szczególnie, że to było dwa dni po tym, jak Turcy doszli do dogrywki ze Stanami Zjednoczonymi, byli o krok od pokonania ich, a Czesi dali radę. Czesi też zrobili ogromną niespodziankę, rozbijając Brazylię aż 20 punktami, po tym jak Brazylia mecz wcześniej wygrała z Grecją i postawiła Grecję pod ścianą. No i to ogromne zwycięstwo z Brazylią pozwoliło tak naprawdę spokojnie grać z Grecją, bo nawet porażka 12 punktami oznaczała odpadnięcie. Czesi przegrali ten mecz 7 i przeszli dalej, a Grecy już niestety muszą się pogodzić z tym, że te mistrzostwa są dla nich nieudane. Więc Czesi jako jedyni na tym etapie rozgrywek mają już 2 porażki. Czy będą mieli trzecią, to się okaże dzisiaj. Natomiast no, to klucz, wydaje mi się, że to będzie zmuszenie którejkolwiek z drużyn do grania indywidualnego. Bo obie drużyny notują ponad 20 asyst na mecz w tym turnieju i jeśli którąkolwiek z nich uda się zmusić do tego, żeby grała mniej zespołowo, bardziej drużynowo, no to tutaj będzie szansa na to, żeby odnieść zwycięstwo. Faworytem są Australijczycy oczywiście i gdyby oni weszli do półfinału, to wtedy, tak jak wspomniałem na początku podcastu, będziemy mieli mini turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, którego zwycięzca pojedzie po prostu do Tokio. No i my wtedy trafimy na Czechów w meczu jutrzejszym o 15:00. Ale zanim to się stanie, no to wiadomo, dzisiejsza rywalizacja, na którą Was serdecznie zapraszam. Także dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka i do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.